Cześć, dzisiaj jesteśmy na Urbexie w opuszczonym domu i widzicie, tu jest taka jakby stodoła. Nie wiem, co to jest, ale tam jest chyba najwyraźniej siano, tak? I idziemy jeszcze tutaj, jesteśmy z całej ekipą. Tu chyba, nie wiem czy na pewno, ale tutaj chyba kiedyś były materiały wybuchowe. Coś mi się tak kojarzy, nie wiem dlaczego. Tutaj, tu taki jakby mały pokoik. Tutaj też jest zawalone wszystko, ale idziemy, tam też jest wszystko zawalone, a idziemy do piwniczki. Dzisiaj mamy tą latarkę taką nie za dobrą. Idziemy tu. Wow, ej, chodźcie tu. Chodź tutaj, chodź ze mną tylko, jedna osoba. Jedna osoba tylko idzie ze mną. Tutaj, tu były kible. Dobra, jesteśmy tutaj dalej. Tutaj są takie jakby pokoiki. I tutaj... Jak widzicie, to był chyba magazyn kiedyś. Coś mi się tak wydaje, bo widzicie te szafki? Może nie widzicie, bo to jest naprawdę bardzo ciemno. Tu były schody, ale się zawaliły, widzicie. Tu były drewniane schody kiedyś na górę, ale się zawaliły. Tutaj są takie ładne z porcelany. Ale zasada Urbexu. Nie zabieramy tych szklaneczek. Tu się nie da wejść. Zawalone wszystko. Dobra, ja jeszcze idę na jedno przejście. Jak widzicie, ten dom jest nawet duży. Tutaj był taki po prostu jakby bunkier. Coś w tym stylu. Jeszcze idziemy tam. Jak widzicie, to tu jest takie małe... Tu było to zejście, nie? Ale już tu nie będę wchodził. Widzicie, jaki jest stan. Wszystko jest zawalone. To były kiedyś drzwi wejściowe. Bardzo powiem wam szczerze, fajne. To nie wiem, czy to jest jakiś domek, czy co to tu było. Tu były kiedyś drzwi wejściowe, widzicie, jest wyjście na ganek. To chyba naprawdę był jakiś po prostu dom opuszczony. Widzicie, już nie działa nic. Widzicie, są okna. I ganek ten, co tutaj byliśmy przed chwilą. No ale także tam na górę się nie da wejść. Jest straszne ryzyko zawalenia się, także... Czekajcie, jeszcze wam pokażę. To jest obiekt do likwidacji. No także ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!